Witam serdecznie, moi Państwa. Gościem jest wójt gminy Konopiska, pan Jerzy Żurek. Dzień dobry, witam serdecznie, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak się czuje samorządowiec w drugim roku epidemii, bo to drugi rok mamy takiego no, nie do końca normalnego czasu, do takiego jak się przyzwyczailiśmy, taki jaki mieliśmy przed marcem 2020 roku? Jak to było w samych swoich, no, czas było przywyknąć. No, niestety życie nam napisało taki scenariusz. Są jakieś doświadczenia z tego, co słychać i widać. Czwarta pandemia jest bardzo blisko. No zobaczymy. Dobrze, rząd szykuje Polski Ład. Skorzystać ma wiele osób na obniżeniu podatku, na zwiększeniu kwoty wolnej od podatku, ale mniejsze wpływy do budżetu to również potem mniejsze wpływy dla samorządu. Mając już teraz taką rozpiskę wydatków i wpływów do budżetu, pan się nie boi, że panie wójcie, że te wpływy będą mniejsze i będzie można mniej zrobić na terenie gminy, którą pan zarządza? To znaczy, no, czy się boję? No rozważam. Jak był konstruowany budżet, bo on był konstruowany bardzo ostrożnie. Ponieważ no, analizując wpływy do budżetu, no to powiem tak. Rok 2020, marzec, kwiecień zapowiadał się naprawdę bardzo czarno. Natomiast reszta później już dochodziła pomału do normy, gdzie bazą brałem rok 2019. Patrząc na rok 2021, no to na razie jesteśmy na poziomie roku 2019. Czas pokaże, co się będzie działo. Natomiast no, póki co gospodarka ma się dobrze. Ma się dobrze. Rząd obiecuje także, że z Polskiego Ładu otrzymacie pieniądze. Będzie Krajowy Plan Odbudowy. Były też pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnej. Czuje pan to wsparcie? Wierzy pan to wsparcie, czy raczej nie? Już nie mówię o kwotach jakichś konkretnych, ale czy gmina odczuła takie wsparcie? To znaczy, ja jestem człowiekiem wiary, więc wierzę. Faktycznie były inwestycje lokalne, jest Nowy Ład. No, jak do tej pory szczęścia gmina Konopiska nie miała, żeby się gdzieś tam. Składamy za każdym razem wnioski do Nowego Ładu. Już żeśmy złożyli, tak jak była propozycja, 3 wnioski, natomiast no, czas pokaże, czy one znajdą uznanie, czy nie. Te wnioski, które zostały złożone, pozwolą naprawdę rozwiązać problemy, które są w gminie. No dobrze, ale właśnie, czy tutaj są jakieś kryteria, bo przy pieniądzach, które rząd oferował samorządom z Funduszu Inwestycji Lokalnych, wielu samorządowców mówiło, że to był no, góra konkurs piękności, bo tak naprawdę nikt nie znał żadnych kryteriów. Czy tutaj składając wniosek do Polskiego Ładu, pan wiedział z pracownikami, że to będzie punktowane coś, a to nie będzie punktowane, tak jak na przykład, nie wiem, wnioski o dotacje unijne na przykład, gdzie no, są punkty, tak jakby są konkretne kryteria. To znaczy od dłuższego czasu nie ma jakichś takich konkretnych kryteriów. Nawet w Nowym Ładzie, gdzie mój wniosek znalazł się na liście rezerwowej, no to wiem tylko tyle, że jest na liście rezerwowej, na 19 miejscu, a dlaczego to nie wiem do dziś. Wydawałoby się, że to jest wniosek, który spełnia wszystkie kryteria, natomiast no jest tak jak jest. Do Nowego Ładu no, jakiś tam ogólny zarys był podany, co można brać, czego nie można, co mniej więcej będzie liczone. Natomiast no, szczegółów do tej pory ani ja nie podejrzewam, że większość włodarzy nie zna. Dobrze, a co pan by chciał na te pieniądze zrobić? Mówi pan, że to rozwiąże jakieś problemy w gminie, to będzie inwestycja drogowa, to będzie inwestycja w inną infrastrukturę? Tak jest. Jedna to inwestycja drogowa, gdzie powstanie piękna droga z chodnikiem i z oświetleniem, pełna infrastruktura. Drugi wniosek to szykowałem się już od dawna do niego, to jest związany z seniorami. Chcę wybudować dom pobytu dziennego, mam projekt Godny Dom, no bardzo, to znaczy mnie i osoby, które go oglądały,
ten projekt bardzo się podoba. Natomiast no zobaczymy, jeżeli dostaniemy pieniążki, no to seniorzy będą mieli rzeczywiście dobre miejsce, a młodzi ludzie, którzy chcą pracować, a jest rodzic, który wymaga, przypuśćmy, żeby był tylko dopilnowany, podany leki i zaopiekowany, no to będzie miał gdzie takiego rodzica zostawić. Mało tego, no ze względów terapeutycznych przebywanie w grupie i zajmowanie tej grupy bardzo pomaga tym ludziom, którzy już gdzieś znaleźli się w takiej potrzebie. Dobrze, to jeśli chodzi o... A trzecia to jest to, co jest, jak pan redaktor wie, dla gminy i dla mnie ważne, czyli infrastruktura sportowa jest doposażenie stadionu. Właśnie, bo ta infrastruktura sportowa wygląda nader dobrze, jeśli patrzeć na gminę tej wielkości podmiejską, no bo mamy salę sportową, dużą halę sportową w samych Konopiskach, mamy stadion przy zalewie w Pająku Sadnej imienia Ireny Szewińskiej, no i dodatkowo nowa hala otwarta sportowa. Poza tą rozbudową jest pomysł, jest działanie, które powoduje, że te obiekty sportowe są wykorzystywane, że to nie jest tak, że się coś buduje po to, żeby po prostu ładnie wyglądało. To znaczy, ja nic nie robię, żeby to tylko ładnie wyglądało. To ma być funkcjonalne. I tutaj rzeczywiście ta infrastruktura sportowa jest przyzwoita, a najciekawsze jest to, że wszystkie obiekty są czynne, mają obłożenie. I tutaj niedawno przy okazji Mistrzostw Polski w Szermierce no, gościłem ludzi, którzy zajmują się sportem. No jak żeśmy taki objazd zrobili, to właśnie sami zwrócili uwagę, że no dobra, fajne obiekty i co ciekawe, te obiekty żyją. Wszędzie coś się dzieje. I to jest pozytywne. Sam się nieraz łapię, że jest godzina 22, szczególnie w okresach takich już jesienno-zimowych, no świeci się światło. No i mówię, co, znów zapomnieli? Podjeżdżam? Nie. Ktoś tam jest. Panie ćwiczą, ktoś gra. I to jest bardzo miłe. Nawet w okresie pandemii, gdzie jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, to polecam Facebooka Lotów. Temperatura minus 10 stopni. Młodzież ćwiczy. Młodzież się bawi. A dlaczego tak? Bo są ludzie, którzy potrafią tak to zorganizować, tak tych młodych ludzi, powiem brzydko, ustawić, że oni lgną do tego. Jestem pełen uznania dla rodziców, gdzie rodzice, zazwyczaj jesteśmy nadopiekuńczy, mimo takiego mrozu, one chętnie przywozili te dzieci, dzieci brały udział, nikt nie chorował. Może się też pan pochwalić razem z miejscowym klubem, z Lotem Konopiska, no, wspaniałą murawą, skoro tą murawę wybierają na przykład piłkarze Rakowa czy piłkarze Skry, na przykład na treningi, bo takie się odbywają, byłby się sparing w Konopiskach. No niestety, przykro się, nie mogliśmy tego sparingu zobaczyć, chociaż chętnie z panem wójtem się umawialiśmy, ale niestety brama była zamknięta, ale niemniej naprawdę obiekt musi spełniać te swoje wymogi, skoro jest wybierany przez takie kluby. No i to jest ta bolączka, to co zrobiła nam pandemia. No, trudno się dziwić takim rasowemu zespołowi, jakim jest Raków, który musi dbać o tych swoich ludzi. Ma określoną politykę, no i niestety. Murawa piękna, sparing trenerzy na bardzo wysokim poziomie, a niestety widzów nie można puścić. Ale są inne miejsca, inne sytuacje. Odbyły się Dni Konopisk po 2 latach. To też taka duża impreza, jedna z niewielu imprez, jakie odbywają się tutaj na terenie czy powiatu częstochowskiego, czy powiatu mieszkowskiego. Wszystko to przebiegło zgodnie z zasadami, nie było jakiegoś telefonu, panie wójcie, że może jednak byśmy te imprezy nie robili, a może tę imprezę robilibyśmy w innej formie. Nie obawiał się pan tego? Nie, pytam poważnie, bo to bardzo dobrze, że mieszkańcy mieli taką okazję, żeby świętować, były wspaniałe koncerty, ale jednak. No zawsze jest obawa, no tutaj, że tak powiem, poszliśmy na całość. No bo
obiecano poluzowywanie 26, a my na 27 mamy już taką imprezę. Impreza, powiem tak, że jestem pełen uznania i słowa podziękowania dla uczestników i, no, i dla organizatorów. To świadczy o czym? O tym, że ludzie rzeczywiście potrzebowali tego wyjścia, ludzie potrzebowali tej integracji. No, daliśmy im, bo to wszystko, bo miasteczko, jeśli chodzi o dzieciaczków, było naprawdę full. Pogoda dopisała na maksa. Miejsce szerokie, gdzie ci ludzie nie musieli się skupiać, bo każdy swoje miejsce znalazł. No i był punkt szczepień. Można było też skorzystać z tego szczepienia. Właśnie jak ono wygląda? Dzisiaj rano przeglądałem statystyki i gmina Poraj chwaliła się dość wysoką pozycją swoją wśród ilości gmin, jeśli chodzi o procentową ilość osób zaszczepionych. A jak to u Pana wygląda? Bo mówię, na tym podczas Dni Konopi był taki punkt szczepień zorganizowany. Mobilny punkt szczepień, tak. Miał wszystkie szczepionki, które zostały przywiezione, zostały zużyte to jest podane, słowo. Tak. Znalazło nabywców. Na dzień dzisiejszy jak to wygląda? Podwójna dawka około 47, powyżej chyba nawet procent osób, mieszkańców. Pierwsza dawka powyżej 50, jeśli chodzi o seniorów, czyli powyżej 60 lat, około 70% zaszczepionych. Także no, można by powiedzieć, że no nie jest to szał, natomiast w porównaniu, biorąc pod uwagę inne miejscowości, nie jest źle. Czwarte miejsce, o ile się nie mylę, chyba powiecie. To daje jakąś taką nadzieję na spokojne funkcjonowanie na przykład szkół, bo na pewno było sporo problemów i sporo wydatków związanych właśnie z reorganizacją tego nauczania. Nie boi się Pan znowuż zamkniętych szkół, znowuż tego nauczania zdalnego albo hybrydowego? Ja wiem, że Pan do szkoły nie chodzi, ale jednak no, oświata to jest ta strona taka, którą no, ciężko te wszystkie wydatki pokryć, bo tak się składa, że większość z Pana kolegów i Pan pewnie też tak myśli. No niestety wpływy nie pokrywają wydatków, jakie otrzymujecie z Ministerstwa Edukacji. Boi się Pan tego, że szkoły będą zamknięte znowu? To znaczy, ja jestem człowiekiem, który mało rzeczy się boi. Ja przyjmę, ja bym bardzo chciał i tu się dawało odczuć, jak dzieci pragną rzeczywiście przyjść do tej szkoły, jak im brakuje tego spotkania z kolegami, tej integracji, tego takiego szumu szkolnego, jest z kim porozmawiać. Przecież ja się boję o te dzieciaki, bo jeżeli one będą dalej siedziały przed tym komputerem, dlatego jeszcze mało ruchu, to co w ogóle z psychiką takiego dziecka się będzie działo? Dziecko potrzebuje, wyszaleć, tego potrzebuje swoich rówieśników, a nagle ma jakiś tam ekran. Teraz co? Idąc do szkoły trzeba się naprawdę pouczyć, bo pani nóżwiderec pani zapyta, czy zrobi jakąś klasówkę, czy kartkówkę. Natomiast ciężko to jest robić przez medialnie. No więc ale ja się tego nie boję. Ja jestem przygotowany na każdą okazję, natomiast sam mam wnuki, dzieci i tego się boję. Co dalej? Nie? Jak te dzieci będą się rozwijały? Natomiast tu ja nie dyskutuję. Ja tutaj mam wspaniałą kadrę. Szkoły są przygotowane w miarę możliwości i możliwości. No, to, co mogliśmy przewidzieć, to żeśmy zrobili. Natomiast czas nam pokaże, jak to będzie wyglądało. No i na koniec jeszcze o planach. Mówiliśmy o tym, że, znaczy Pan mówił, Panie Wójcie, że są złożone wnioski do Polskiego Ładu. Jak będzie z rozpatrzeniem tych wniosków, to pokaże przyszłość. Tego dzisiaj Pan nie może powiedzieć. Natomiast jakie są plany poza tym inwestycyjne gminy? Tak jak wspomnieliśmy, mieliśmy otwarty nowy obiekt sportowy. Na pewno na bieżąco gmina stara się realizować swój budżet i swoje zadania, jakie ma, ale jakieś nowe plany inwestycyjne
odkładając na moment, mówię Polski Ład, bo tutaj nie wiadomo, jakie rozstrzygnięcia zapadną. Mówimy o rzeczach, na które pan i radni, czy też samorząd ma wpływ. Znaczy tak, no w pierwszym rzędzie muszę zakończyć to, co rozpoczęte. Mam budowę budynku socjalnego. On jest na ukończeniu. W tym roku chcemy to, że tak powiem, zakończyć, a dopieścić to wszystko przez okres zimowy i w przyszłym roku zacząć go zapełniać. Będzie to na pewno wzbudzało wiele emocji i kontrowersji, ponieważ no, każdy się przyzwyczaja do tych warunków lokalowych, które ma. Natomiast ta infrastruktura, w której ci ludzie obecnie mieszkają, ona już się nie nadaje. Żeby ona spełniała określone normy, to trzeba by wydać było bardzo duże pieniądze, aby to można było tam dalej mieszkać. Efekt by był dalej taki sam, stary i ciągle coś. Więc zdecydowaliśmy, że wybudujemy nowy, a to, co stare, zostanie wyburzone. I wtedy to centrum Konopick zostanie w jakimś stopniu uporządkowane, ponieważ, no, jak wszyscy wiemy, te budynki za eleganckie nie wyglądają. Do tego dochodzą jakieś tam komórki, no, bo muszą mieć. Do tego dochodzą kosze, gdzie mało te kosze używają ci mieszkańcy, ale no, one są ciągle pełne i to, więc to na pewno zostanie uporządkowane. Co dalej? No, chodniki, drogi. Są już, jestem po przetargach, są kontynuowane, niektóre są w cyklu dwuletnim. Co dalej? No, bezpieczeństwo, czyli tam ochotnicze straże i takie doposażenie, infrastruktura drogowa, no, kultura, oświata, no i zobaczymy. Czyli są plany, jest realizacja tych planów, a jak ktoś chce jeszcze w te wakacje na przykład zobaczyć, jak ładnie wygląda Zalew Pająk, ewentualnie skorzystać z obiektów sportowych, to też to serdecznie polecamy. Polecamy również, no, jeśli ktoś chciałby spróbować gry w golfa, bo to zapraszamy też do Konopic, bo tutaj znajduje się jedno z najpiękniejszych pól golfowych w Polsce i w Europie chyba. I tam na pewno się też można nauczyć, może nie od razu wejść na tą główną część pola golfowego, ale jest miejsce, gdzie można się nauczyć grać w golfa. Także do gminy Konopiska też warto zajrzeć. Nie ma tutaj ruin zamku, ale myślę, że są też różnego rodzaju atrakcje, jeśli tak mogę powiedzieć. Także serdecznie zapraszamy do Konopisk. A ja panu wójtowi serdecznie dziękuję za rozmowę, chociaż pan wójt ma jeszcze jedno słowo. Jeśli mogę, bo tak jak rozmawialiśmy o tych obiektach sportowych, rozmawialiśmy o tej oddanej hali sportowej, ja serdecznie 29 sierpnia zapraszam tych, którzy lubią biegać. Będzie organizowany półmaraton, 21 kilometrów. Chcemy pokazać te trasy i robimy taki, że tak powiem, przedbieg, ponieważ no, przygotowujemy się do pełnego maratonu. Jest na to zapotrzebowanie, a my teraz mamy takie miejsce, gdzie można pięknie finiszować i co najważniejsze, bezpiecznie. Czyli również aktywnie w ten sposób będzie można spędzić czas. Moim Państwa gościem był wójt gminy Konopiska, pan Jerzy Żurek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.